Witam Was. Czas na trzeci odcinek podsumowań w B-klasie. Poprzedni weekend rozegrano 932 mecze. Padło aż 4358 bramek, a około 15 spotkań zostało zweryfikowanych jako walkover, co daje nam o połowę mniej niż tydzień wcześniej. Zaczynamy od wrocławskiej B-klasy. Tam w grupie siódmej padło aż 50 goli we wszystkich rozegranych meczach. Jedyny remis, który tutaj padł, to mecz pomiędzy Tarantem Krzyżowice a Wichrem Domasław. Spotkanie zakończyło się 1-1. Najwyższe zwycięstwo w tej grupie należy do błękitnych Pustków Wilczkowski, którzy pokonali na wyjeździe Ślęza Księgnice Wielkie 10-3. Wysokim wynikiem również zakończył się mecz z Rywu Chociwe. U siebie pokonali 9-1 MKS Magnice. Co by nie mówić, to ta kolejka przyniosła dotychczas najwięcej bramek w całym kraju. Do niecodziennych zdarzeń doszło w meczu między drużyną LKS Korzenica a Unia Zaleska Wola. Goście przy stanie 9-2 dla gospodarzy odmówili dalszej gry i zeszli z boiska. Takie zachowanie jest iście nieprofesjonalne i nie jest fair play, a my uważamy, że każdą porażkę należy przyjąć z honorem i walczyć do końca. Mecz pomiędzy LZS Chrząstawa a Orzeł Wola Wiązowa nie odbył się m.in. z powodu braku sędziów, a inne spotkania zostały odwołane z powodu braku badań lekarskich czy brak protokołu odbioru boiska. Powodów może być masa. Przejdźmy zatem do najważniejszych rzeczy podsumowań. Najwyższe zwycięstwo z początku miało przypaść drużynie Sokół Boguchwałów, którzy pokonali na wyjeździe Egipt Krzyżowice 19-1. Miała być powtórka sprzed tygodnia, a jednak nie będzie. Najwyższe zwycięstwo w miniony weekend odniosła drużyna Skrapaterek, pokonując u siebie Amator Bydgoszcz aż 24-0. Ta zawrotna ilość bramek może świadczyć tylko o tym, że drużyna Skry zagrała na 100% swoich możliwości. Niestety, w tej sytuacji to najwyższa porażka należy do Amatora Bydgoszcz. Na koniec, jak zawsze, prezentujemy top 10 najwyższych zwycięstw w poprzedni weekend. Zaczynamy! Skrapaterek pokonuje u siebie 24-0 Amator Bydgoszcz. Egipt Krzyżowice przegrał u siebie 1-19 z Sokołem Boguchwałów. Zły Warszawa wygrywa na wyjeździe aż 16-0 z Pogonią Józefów. Struga Dobieszków wygrywa wysoko 14-0 z Iskrą Góra Świętej Małgorzaty. Zieloni Łąk przegrywają u siebie 1-13 z Unią Klawkowo. Orzeł Polska Cerekiew ulega na wyjeździe 12-1 LKS Łężce. Prawobrzeże Świnoujście wygrywa 12-2 z Bizonem Cerkwica. Huragan Jasionka pokonuje 11-0 Tornado Wrocanka. LKS Grabice przegrywają 0-11 z Mazowią Rawa Mazowiecka. Unia Szklary Górne wygrywa u siebie 11-1 z Błyskiem Studzionki. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszam Was do pobrania aplikacji FlashScore, gdzie znajdziecie relacje oraz wyniki live. Link na dole w opisie. Odwiedźcie także fanpage Polska B-Klasa. A jeżeli odcinek Ci się podobał, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał, a my usłyszymy się w kolejnym materiale. Czołem!